historia tych grilli dopiero się zaczyna, ale historia starań o grille w kampusie A jest dużo dłuższa. Jak do tego doszło, że one tutaj stoją? No, to się zaczęło jeszcze, myślę, że prawie 2 lata temu, bo jak byłem swego czasu na kampusie uniwersyteckim przy ulicy Gagarina w Toruniu, to tam już takie kominki do grillowania miejsca przy akademikach były, więc za czasów, kiedy byłem przewodniczącym Parlamentu Studenckiego, już zaczynałem starania, żeby takie coś stanęło. No i cieszę się, że dzisiaj dzięki staraniom Grzegorza Gryncewicza, który tą sprawę pilotował, udało się to wszystko załatwić, więc myślę, że całkiem fajnie, że to w końcu stoi i mam nadzieję, że studenci będą to szanować.